To już pewne, będzie rewitalizacja linii kolejowych Kłodzko-Lądek z drugiej strony Śląskiej oraz Jelenia Góra-Lwówek Śląski. W czwartek 14 września we Wrocławiu podpisano umowy, dzięki którym samorząd województwa dolnośląskiego przejął w zarząd ostatnie dwa odcinki z pakietu ponad 20 linii w tej kadencji. Jednym z głównych priorytetów bezpartyjnych samorządowców to była dostępność transportowa i walka z wykluczeniem transportowym. I to się dzieje. Przejęliśmy ponad 20 linii kolejowych, ponad 200 kilometrów tych szlaków kolejowych. Ponad połowa już jest zrewitalizowana lub w trakcie rewitalizacji. Chcemy, żeby dolnoślązacy mogli swobodnie przemieszczać się. Nie trzeba zmieniać miejsca zamieszkania z tych małych miejscowości, żeby uczyć się, pracować, studiować w dużych ośrodkach. Bardzo dobra współpraca jest między rządem, PKP SA i PKP PLK, gdzie rzeczywiście sprawnie to przejmowanie linii kolejowych przychodzi. Pierwsza ruszy linia kolejowa z Ołdrzykowic przez Lądek z drugiej do strony Śląskiego. Tam mamy gotową już dokumentację. Na jesień planujemy wejść z wycinką drzew i rewitalizacją w przyszłym roku. Mam nadzieję, że cały proces inwestycyjny przyjdzie pomyślnie, więc szybko wybierzemy również wykonawcę, który będzie mógł się wziąć do pracy w przyszłym roku. W przypadku linii Lwówek Śląski Jelenia Góra prace ruszą po przygotowaniu dokumentacji inwentaryzacji drzew. Prawdopodobnie zakończymy tę dokumentację w przyszłym roku, więc z końcem przyszłego roku ruszą pierwsze prace na tej właśnie linii. To była dość skomplikowana sytuacja prawna. Dzięki panu ministrowi Andrzejowi Bittelowi udało się wypracować taki model, który zastosujemy po raz pierwszy w naszym kraju, ale PKP SA nie wycofuje się tutaj z Dolnego Śląska, oddając te linie kolejowe. My realizujemy największy w historii projekt modernizacji dworców. W nowej perspektywie na lata 24 do 2030 zmodernizujemy na całym Dolnym Śląsku co najmniej 25 dworców. To kolejny krok do walki z wykluczeniem komunikacyjnym, odmienianym tu przez wszystkie przypadki. Ja przypomnę, że w ostatnich miesiącach i latach oddane zostały m.in. linie kolejowe długo nieużytkowane. Kiedyś w sposób, można powiedzieć dziś, z punktu widzenia, z perspektywy czasu, nieodpowiedzialnie zlikwidowane. Na przykład linia kolejowa do Bielawy, wspomniana przez pana marszałka, ale to także oddana kilka miesięcy temu linia kolejowa do Jedliny Zdrój, wcześniej odcinek z Wrocławia do Świdnicy, to bezpośrednie połączenie, a dziś jesteśmy również w trakcie fizycznej już odbudowy, bo pracują koparki, pracują robotnicy, żeby odbudować linię kolejową, też na zlecenie samorządu województwa, która prowadzi z Wrocławia przez Łagiewniki, Niemcze do Piławy Górnej. Kolejowa rewolucja na Dolnym Śląsku trwa i myślę, że panie ministrze, nie mamy zamiaru się zatrzymywać. Oczywiście podjęliśmy już pewne działania. Tutaj bardzo serdecznie dziękuję burmistrzom i staroście z ziemi kłodzkiej, że włączyli się w tworzenie połączenia autobusowego, które w przyszłości już niedługo zamieni się w połączenie kolejowe. Jak ważne to połączenie, pokazują liczby. Pierwsze 4 miesiące to ponad 40 tysięcy pasażerów, którzy skorzystali z tego połączenia, chcąc dostać się właśnie między nimi do stolicy Dolnego Śląska, jakim jest Wrocław. Mam nadzieję, że Lwówek Śląski z Jelenią Górą pójdą tą samą drogą i będą chcieli wspólnie skorzystać z tego pomysłu, aby w przyszłości również te połączenie kolejowe, które przywrócimy, cieszyło się dużym powodzeniem. Chcemy też przyzwyczaić mieszkańców i turystów do tego, że te połączenia są stałe, określonych godzinach, określona ilość par połączy, że w momencie, kiedy zrewitalizujemy linię i uruchomimy pociągi, żeby to płynnie przeszło, żeby tak naprawdę pasażer miał tylko świadomość, że zmienił środek transportu, a nic koło się nie zmieniło. Według zapowiedzi rewitalizacja linii numer 322 do Stronia Śląskiego ma potrwać około 2 lat. Dzięki temu mieszkańcy zyskują nowe połączenia do pracy, szkoły czy do miejsc wypoczynku, a turyści łatwiejszy dojazd do wielu atrakcji turystycznych w naszym regionie.